Przewoził w Porsche 11 Irakijczyków. Został aresztowany Bielsk Podlaski. Nielegalnie przewoził w Porsche 11 Irakijczyków. Został aresztowany. Policjanci z Gdańska i Bielska Podlaskiego przecierali oczy ze zdumienia. Zatrzymali do kontroli samochód marki Porsche, a w środku zastali 11 nielegalnych imigrantów. Wsadził ich tam 24-letni Ukrainiec, który nawet nie ma prawa jazdy. Przekonywał mundurowych, że samochód pożyczył od kolegi. 11 Irakijczyków nie miało prawa pobytu w Polsce. Zajęła się nimi Straż Graniczna. Wyjątkowo niecodzienne odkrycie policjantów w Bielsku Podlaskim. Zatrzymali do kontroli Porsche, którego kierowca w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą. To jednak, jeszcze nic. W środku przewoził 11 nielegalnych imigrantów. Nietypowy transport został zatrzymany w piątkowe popołudnie na krajowej 66 w Bielsku Podlaskim. Policjanci z Gdańska i Podlasia zatrzymali Porsche, ale nie spodziewali się, kogo zastaną w środku. Za kierownicą siedział 24-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że w Porsche przewoził 11 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Informują mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, którzy zajmują się tą sprawą. Kilkunastu nielegalnych imigrantów z Iraku trafiło w ręce Straży Granicznej. 24-letni kierowca z wschodniej granicy został zatrzymany, a Porsche trafiło na policyjny parking. Samochód ma tablice rejestracyjne z Wielkopolski. Młody Ukrainiec tłumaczył, że pożyczył je od kolegi. Jak ustalili policjanci, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami dodają funkcjonariusze. 24-letni obywatel Ukrainy, który upchnął w cudzym samochodzie kilkanaście osób, usłyszał zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Odpowie również za jazdę bez uprawnień i przewożenie pięciu pasażerów powyżej dozwolonej liczby miejsc. Dziś decyzją sądu trafił na dwa miesiące do aresztu, poinformowali w niedzielę bielscy policjanci.